Lwów był jednym z najważniejszych miast I Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Odpadł od państwa polskiego już w pierwszym rozbiorze, więc był poza granicami dłużej niż Warszawa czy Kraków. Ale w czasie rozbiorów, mądrze zarządzany, z ciekawymi ekipami samorządowymi, wypracował sobie dużą autonomię. I to właśnie we Lwowie. Polska kultura bardzo okrzepła. Tam w czasie zaborów na uniwersytecie obowiązywał język polski, w urzędach język polski. Polak był prezydentem miasta, Polak był rektorem uniwersytetu czy politechniki. I tam powstała właściwie stolica duchowa Polski. 50 lat przed I wojną światową nikt nie wspominał o niepodległej Ukrainie. Tak we Lwowie, jak i w samym Kijowie, gdzie to było raczej marzenie, odległe marzenie, nie jakiś program polityczny, ani tym bardziej hasło do walki o niepodległość. Istniało przecież Imperium Rosyjskie i sąsiadujące z nim Imperium Austro-Węgierskie. Owszem, pojawiała się myśl o jakiejś autonomii w tym czy innym imperium, ale nic ponadto. O tym, czy Ukraińcy będą częścią jakiegoś imperium, czy też będą niepodlegli, zdecydowano ostatecznie tu, we Lwowie. Stało się tak dlatego, że niepodległościowy ruch ukraiński, który zrodził się w Kijowie w latach 60. XIX wieku, Imperium Rosyjskie zaczęło bardzo mocno prześladować. Do tego stopnia, że zakazano języka ukraińskiego. Pamiętamy znany ukaz Wałujewa o tym, że języka ukraińskiego nie było, nie ma i nie będzie. Z tego powodu ci ukraińscy patrioci, którzy doznali prześladowań, przenieśli się ze swoją działalnością do Lwowa. Ukraińcy walczyli w czasach autonomii galicyjskiej o swój uniwersytet. I Polacy mówili, dobrze, ale w Stanisławowie. A ci mówili, nie we Lwowie. To była wielka kość niezgody, bo oni chcieli tutaj. Polacy widzieli zagrożenie. A Ukraińcy, jeżeli mamy mieć uniwersytet swój ukraiński, to nie gdzieś na prowincji. No i to spowodowało, że ten Lwów stał się miejscem, gdzie polała się najbardziej dramatycznie krew i w historii obu narodów ten Lwów nabrał wymiarów wyjątkowych. Pierwsze zetknięcie ze Lwowem to było takie dwa dni przejazdem i wtedy po raz pierwszy poczułam to, co wiele osób przyjeżdżając tutaj czuje, taką atmosferę, która nie pozwala o sobie zapomnieć i która sprawia, że chce się do tego miasta wracać. I mnie też się chciało wracać. Wracałam niejednokrotnie. Tak się życie ułożyło, że przyjechałam tutaj i zostałam. Pierwsza wojna światowa dla Polaków była wielką nadzieją. Część społeczeństwa modliło się słowami wieszcza o wojnę powszechną prosimy Cię, Panie, bo była nadzieja, że jak się zaborcy między sobą pokłócą, to my znajdziemy przestrzeń, żeby zdobyć niepodległość. Zostało ogłoszonych 14 punktów amerykańskiego prezydenta Wilsona, który obiecał, że każdy naród europejski dostanie swoje odrębne państwo. Pytanie, kto jest tym narodem tutaj? Polacy czy Ukraińcy? Dla Polaków jest wielki dylemat. Chcemy wrócić do niepodległego państwa, ale na jakiej granicy? Na której rzece ma być granica? Na Dniestrze? Na Zbruczu? Na Bugu? Nie było Polski na mapie Europy przez 123 lata. I teraz jak to uformować? Piłsudski, który jest głównym zwornikiem i realizatorem niepodległości państwa, mówi, tam będzie granica Polski, gdzie dojdzie polski żołnierz z karabinem i bagnetem w dłoni. Wielu Polaków uważało, że Polska powinna sięgać pod Dniepr, a Ukraina zaczyna się dopiero za Dnieprem, tam gdzie leży dzisiejszy Dniepropietrowsk czy Donieck. Piłsudski przewidział, że w pierwszej fazie Polacy muszą wziąć udział w tej wojnie jako zwolennicy Niemiec i Austrii, bo uważali, że zwycięstwo potoczy się z zachodu na wschód. W pierwszej fazie
Niemcy i Austria pokonają Rosję, a później Francja i Anglia pokona Niemcy i Austrię. I my Polacy powinniśmy się zachowywać w ten sposób, że w pierwszej fazie wojny jesteśmy z Austriakami i Niemcami, ale do momentu, kiedy Rosja się rozsypie. A później musimy zmienić front i być w obozie zwycięzców. Gdyby Piłsudski tego gestu nie wykonał w 1917 roku po wybuchu rewolucji, byłby przegranym politykiem. Starsi Ukraińcy, ci ludzie, którzy byli w parlamencie, liderzy partii, którzy byli po 40, uważali, że wszystko należy zrobić legalnie. Tak, jak to miało być w Imperium Austriackim. Ma być to rezultat umowy z Wiedniem. Jeszcze do 30 października wieczorem trwały spory, kto będzie tu rządził. Robili to jak adwokaci, którzy zakładają sprawę w sądzie. Sytuację rozwiązali tak naprawdę młodzi ludzie, żołnierze i oficerowie, którzy walczyli na froncie i którzy mieli po 20 kilka lat. Uważali, że niepodległości nie zdobywa się drogą umów czy zabiegów adwokackich. Niepodległość trzeba zdobyć bronią. Tworzą się te ośrodki, które mają opanować sytuację w tej części Europy. W Polsce ośrodek, który ma jednoczyć Polskę, jest w Lublinie, bo tam powstaje rząd Ignacego Daszyńskiego, w Warszawie, gdzie jest Rada Regencyjna, i w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy. Zaniedbany jest Lwów. Skąd to się wzięło? Niektórzy się domyślają, że to było granie na podział między Polakami i Ukraińcami. I zasady dziel i rządź. I to mogło powodować, że Polacy przespali ten moment. Że w samym mieście nie było silnych polskich oddziałów. Chodzą po mieście pogłoski, że tu już jest Ukraina i że Polacy muszą się stąd wynosić. Musimy coś zrobić. Nie możemy tego tak zostawić. 1 listopada Ukraińcy ogłosili, że tworzą swoje niepodległe państwo o nazwie Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa. I to państwo ma mieć stolicę w Lwowie. To wywołuje ogromną konsternację. Ten ukraiński zamach trzeba odrzucić, bo tak się mówi. To jest ukraiński zamach na polskość miasta. Я ж бачу,
pierwsza akcja była spontaniczna. Młodzieży. Młodzież, widząc, co się dzieje, zaczęło się zbierać w swoich gimnazjach i zaczęło mówić, musimy podjąć akcję. Do przysięgi! Przysięgam uroczyście. Przysięgam uroczyście, że przyjęte na siebie obowiązki żołnierza, że przyjęte na siebie obowiązki żołnierza, spełnię zawsze i wszędzie z całą sumiennością. Spełnię zawsze i wszędzie z całą sumiennością. Ja się urodziłam we Lwowie. Rodzina bardzo stara, gdzieś od XIV wieku mam dane. Herbutopór mieszkała stale tutaj na wschodnich terenach. Przy czym w jednym z dokumentów starych, po łacinie napisanych, mówi się o Tarnawicy, miejscowości, która należała kiedyś do moich przodków, i jest tam taki szczegół, że mają bronić ojczyzny, że mają pracować na polu, tylko nie wolno im handlować. Rodzina Zapy to jest i ojciec, i matka. Nazwisko nasze jest nie niemieckie, a francuskie, z czasów Napoleona. Więc ktoś z tych przodków, naszych przodków był w wojsku Napoleona, ożenił się z naszą prababką. Stąd nazwisko. Jeszcze mówiła ciocia starsza, wasze nazwisko trzeba pisać z akcentem accent aigu francuski na e, żeby was nie nazywano capami, bo capami nie jesteście, tylko zapy. A Niemcy zawsze mówią. A Niemcy mówią. Pamiętajcie, przed waszym nazwiskiem było D, ale mnie to mało obchodziło, naprawdę, bardzo mało. D. Że D jakiś był. Co mnie to D obchodziło? Absolutnie. Szlachectwo. Może być, może nie być. Jestem urodzona we Lwowie. Tu chodziłam do szkoły. Nauczyciele, nasi profesorowie gimnazjalni, to byli ludzie niezmiernie wykształceni, wszechstronni. Ja szłam do szkoły z radością, bo tam była i młodzież wspaniała, i myśmy byli naprawdę wspaniałą młodzieżą. Po przysiędze! Brawo! Zwrot! W tył, na lewo, marsz! Jeden z pierwszych odcinków walki o odzyskanie kontroli nad miastem jest Szkoła Sienkiewicza. Stamtąd wychodzą pierwsze akcje. Spontaniczność w pierwszych 3-4 dniach jest zadziwiająca i są ci chłopcy bardzo skuteczni. Oni się lepiej czują w swoim mieście, na swoich ulicach, w swoich ogrodach, w swoich podwórkach. Chopin jest mi bliski dlatego, że moja mama
tak сказати. Kiedy ja byłam, powiedzmy, w planach, grała Chopina. Kończyła wtedy konserwatorium. Pan też jest muzykiem, nie w pierwszym pokoleniu. I właśnie to połączenie emocjonalności i intelektu powinno wyrażać sens i muzyczne obrazy, którymi nasycona jest muzyka Chopina. Jakie masz lekcje dzisiaj? Będziemy robić jakieś kartki, nie wiem co wziąć. Nic nie wziąłeś, nie chcesz spakować? Ty idę z początku spokój, co reszta, kolorowy papier, klej, ty to spakowała? No pytajesz. Kolorowy, mamy to wszystko, że jest prawie wykorzystane. Wezmę to, co masz. A masz ubrany? No i tak, żeby to. Marta, ja jeszcze możesz jeść. Mówię, ale jeszcze spakowałam. Kiedy jedziesz, Wiktor? Jedziesz do sadoczku? Czy idziesz do Marty do szkoły? Witek, będziesz jadł? Nie będzie. Bo serwetka pała. Pała serwetka, tak? Tak. Dobra. Co? Ja będę soseski jeść. Dziękuję. Ty sama się daj jeść. Ja jem. Wiktor! U nas w rodzinie to wygląda tak, ja jestem Polką, mąż jest Ukraińcem, ja jestem wyznania rzymskokatolickiego, mąż jest prawosławny, no i mamy dwójkę dzieci. Córka została chrzczona w kościele. No jako, że ja deklarowałam, że chcę się zająć wychowaniem religijnym dzieci, to postanowiliśmy właśnie, że synka też ochrzcimy w kościele. Kiedyśmy teściom moim oznajmili tą naszą decyzję, to się okazało, że to wywołało ogromne emocje z ich strony. Także żeśmy ulegli presji rodziny i został ochrzczony w cerkwi. Będzie starszy, będzie miał wybór, będzie mógł sam wybrać, co mu bardziej do duszy. Walka o Lwów miała znamiona walki partyzanckiej. Zdobywało się jakąś redutę, jakiś przyczółek i się ją rozszerzało. I teraz alarmowało się opinię publiczną, żeby pomóc, bo zdawano sobie sprawę, że siły wewnętrzne są za słabe, żeby odbić Lwów z rąk ukraińskich. Główna siła wojskowa, na którą liczyło ukraińskie kierownictwo, to byli ukraińscy strzelcy siczowi. Legion stworzony przez Ukraińców podczas I wojny światowej, jako podstawa przyszłej armii ukraińskiej. Tak się złożyło, że legion ten przebywał wówczas w Czerniowcach, około 300 kilometrów od Lwowa. Został wydany rozkaz strzelcom siczowym, aby ruszali do Lwowa na pomoc ukraińskiej władzy. Ukraińcy tak naprawdę byli mniejszością we Lwowie. Dosyć szybko i łatwo opanowali prowincję i trzymali ją pod swoją kontrolą. Jednak było im bardzo ciężko utrzymać się w mieście. Zwłaszcza, że większość żołnierzy i oficerów nie urodziła się we Lwowie. Militarnie przegrywali dlatego, że nie znali lwowskich ulic. Walka uliczna to manewry i prędkość. Wielu polskich żołnierzy czy polskich patriotów, którzy walczyli przeciwko Ukraińcom, korzystało z tego, że wiedzieli, jak wyjść na jakiś budynek, przeskoczyć i wybiec niezauważonym z innej bramy. Ukraińcy gubili się w mieście. Pierwsze akcje to jest zdobyć broń. Oni byli pozbawieni broni. Ci młodzi chłopcy, którzy znali swoje podwórka, zaułki, mogli podejść Ukraińca stojącego pod jakimś urzędem, zaskoczyć go, zabrać mu broń, nie walczyć gołymi rękoma.
tych głównych skupisk ukraińskich armii w mundurach, często w mundurach austriackich, ale z przepaską niebiesko-żółtą na ramieniu. Oni nie mogli odbić. Komandował ukraińskimi wojskami. We Lwowie ukraińskimi wojskami dowodził jeden z najbardziej popularnych dowódców, sotnik ukraińskich strzelców siczowych Dmytro Witowski. Ale formalnym dowódcą legionu był książę austriacki Wasyl Wyszywany, sprzyjający Ukraińcom następca tronu austro-węgierskiego. Swój przydomek zawdzięczał upodobaniom do noszenia ludowego stroju ukraińskiego, tak zwanej wyszywanki. Kiedy już młodzież ma trochę broni zdobytej, temperatura walki narasta. Zaczynają się już ostre starcia. W Reducie, na placu Bema, przy domu inwalidów, przy Politechnice. Już tam jest bardzo ostro. W samym mieście nie było silnych polskich oddziałów. Dlatego walka o Lwów była oparta na młodzieży studenckiej, gimnazjalnej, na ludziach ulicy. Tylko niewielu było tam dowódców i to w podrzędnych często szarżach. Kapitanów, majorów, nie było generałów. Pierwsze punkty, które są wyzwolone w mieście, to są szkoły. Jest Politechnika w rękach polskich, jest uniwersytet. Moja ojczyzna, moje rodzinne, kochane miasto. Całym sercem czujemy się Lwowiankami i byłoby nam bardzo przykro, gdyby tego Lwowa nie zaliczono do Polski. To budowali Polacy. To wszystko, co jest we Lwowie i to urządzenie miasta, że każda ulica kończy się jakimś pięknym widokiem, a nie przestrzenią pustą. Ojciec był architektem i jest współautorem lwowskiej secesji. Ojciec był z 1880 roku urodzenia. We Lwowie mój ojciec wybudował około 100 domów. Ja chodzę i oglądam te budynki. Dużo jeździł za granicę, szczególnie Włochy, Austria, Francja, Anglia. Zaznajamiał się z architekturą i wszystkie jakieś nowości, jakie były, które on zaczerpnął, później w życie przekształcał w swojej pracy. Ale lwowska secesja różni się od secesyjnych architektur w innych krajach. Dla mnie jest Lwów moim miastem. Ja chodzę i oglądam kamienie. Kamienie mówią. Front ma nieregularną linię. Są miejsca enklawy spokoju i są miejsca, gdzie bardzo ostro się walczy. Między innymi w Ogrodzie Jezuickim na dyrekcji kolei państwowej był aż 17 szturmów, gdzie Ukraińcy atakowali młodzież, która się w dyrekcji schowała i udało im się obronić.
Grupa młodych ludzi chciała zdobyć w sposób desperacki koszary zawodowej armii i zaatakowała od strony cmentarza Łyczakowskiego. Tam między innymi zasłużył się bardzo Roman Abraham, kapitan, później słynny generał. Zbierzkowski później pisał: biliście się jak diabli, wszyscy o tym pamiętają, krew na waszej szabli nigdy nie była zastygła. Tam się poskłada kul, padają pierwsze ofiary. Patrząc na te epitafia, możemy zobaczyć, kto brał udział w tej wojnie. Student 22 lata, tutaj 29 lat, potem mamy uczeń gimnazjum 17 lat. Tutaj pochowany jest jeden z najmłodszych obrońców Lwowa, Antoś Petrykiewicz. Zginął mając zaledwie 13 lat. Sam jego dowódca później mówił o tym, że był jednym z najdzielniejszych żołnierzy w tym oddziale. I ta jego odwaga została uznana i jest on do tej pory najmłodszym kawalerem Orderu Virtuti Militari. O mamo, oczy, oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz Lwów. Ja biłem się tak samo, jak starsi, mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. W moim gimnazjum na korytarzu były takie wielkie 3 fotografie byłych wychowanek tego gimnazjum, ale które poległy w obronie Lwowa. Szło się na cmentarz, zanosiło się kwiaty, światło i to był dla nas rok rocznie święto. Cały Lwów jest wypełniony mogiłkami, bo ci, którzy padli w bojach, byli chowani w miejscach walki. Cała akcja trwa 3 tygodnie, do momentu, kiedy do strony Przemyśla przychodzi odsiecz generała Tokarzewskiego. Ta odsiecz przychodzi 22 listopada 1918 roku. Wtedy łączą się siły ościeczy i te wewnętrzne, które przez te 3 tygodnie stworzyły enklawy polskości. I Ukraińcy są bezradni, muszą Lwów opuścić, ale to nie znaczy, że się kończy wojna polsko-ukraińska. Ona się dalej toczy na prowincji, ona się toczy później o kolejne miasta, o Złoczów, o Stryj, o Sambor, o Stanisławów. To będzie jeszcze do kwietnia. Później Piłsudski tam z całą akcją legionową wchodzi. To jest wojna kto kogo, kto w tym miejscu stworzy państwo. I tą wojnę polsko-ukraińską wygrywa Armia Polska, no i polscy ochotnicy, polscy partyzanci, uczestnicy tej wojny. My,
Nowo wyznaczony ukraiński dowódca 21 listopada oznajmił ukraińskiemu kierownictwu, iż należy się wycofać ze Lwowa. Inaczej istnieje zagrożenie całkowitej porażki wojskowej. Po tej deklaracji Ukraińcy niespodziewanie wycofali się z miasta w nadziei, że po przegrupowaniu uda im się opanować Lwów ponownie. Znowu zebrawszy znaczne siły, zrobić przegrupowanie wojsk i zachopić miasto znowu. Там під Львівським замком старий дуб стояв, а під тим дубочком стрілець лежав. Він лежить, не дише, він не наче спить. Молоде волосся вітер шелестить. Przewaga Polaków w moim odczuciu była w tym, że Polacy potrafi się połączyć, że Józef Piłsudski potrafił napisać do swego największego wroga politycznego, Romana Dmowskiego, słynny list. Panie Romanie, jest w ojczyźnie kilku ludzi, od których los tego państwa zależy. Jednym z nich jest pan, jednym z nich jestem ja. Bądźmy w tym momencie razem, stwórzmy jedną polską armię, połączmy siły. Natomiast na Ukrainie było też kilka ośrodków i nie doszło do takiego połączenia. Jesteśmy na ulicy Ormiańskiej. To jest ulica na Starówce lokowanej w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego i ulica, która no co najmniej od XV wieku nie zmieniała swojej nazwy. A nazywała się tak dlatego, że tutaj w tym kwartale, w tej części miasta właśnie swoje siedziby mieli Ormianie. Ponieważ Ormianie przez stulecia mieszkania na tych terenach stopniowo zaczęli się polonizować, a swoje nazwiska zaczęli tłumaczyć na język polski. I zresztą mogłabym wam wiele nazwisk wymienić, takich na przykład nazwisk jak Juliusz Słowacki, jak Zbigniew Herbert, jak Anna Dymna, jak Jan Lechoń, no i tak dalej, i zapytać was, jak myślicie, w czyich żyłach płynęła chociażby częściowo krew ormiańska. Wiecie? Wszystkich. Do II wojny światowej Lwów to była Europa Środkowa. Po II wojnie światowej to była Europa Wschodnia. Architektura pozostała ta sama. Nie zmieniła się, na szczęście, ale zmienili się ludzie. Do II wojny światowej to było miasto, w którym mieszkało wiele różnych grup narodowościowych. Polacy, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Ukraińcy. Taka typowa środkowoeuropejska mieszanka. Po II wojnie światowej pozostali tu praktycznie tylko Ukraińcy i Rosjanie. I to była wielka zmiana, do której doprowadziła nie miejscowa ludność, ale Hitler i Stalin. Hitler wymordował Żydów, a Stalin wysiedlił Polaków. Lwów średniowieczny był tak umownie podzielony na 4 dzielnice pod względem wyznaniowym. Pozostałe 3 dzielnice to były dzielnice chrześcijańskie, to była dzielnica łacińska, czyli rzymskokatolicka, dzielnica prawosławna i dzielnica ormiańska. Natomiast właśnie jedna, jedyna niechrześcijańska dzielnica to była dzielnica żydowska i ta jedyna dzielnica była jeszcze dodatkowo w ramach murów miejskich odgrodzona od pozostałej części miasta. To znaczy na wylocie ulicy, którą macie za swoimi plecami, był mur, tam nie było przejścia. Z tej strony były mury miejskie i za naszymi plecami też były mury miejskie. Natomiast na wylocie tej ulicy była brama do dzielnicy żydowskiej. I ta brama była na noc zamykana z dwóch stron. Żydzi się zamykali na noc po to, żeby uchronić się przed pogromami, które zresztą i tak się zdarzały. Natomiast chrześcijanie też tą bramę ze swojej strony na wszelki wypadek zamykali z drugiej strony. Znajdujemy się na podwórku posesji, która w XVI wieku należała do jednego z najbogatszych członków tej społeczności żydowskiej, do Izaaka Nachmanowicza. Właśnie Izaak Nachmanowicz, kiedy stara miejska synagoga przestała wystarczać tej społeczności, kiedy bezskutecznie starano się o pozwolenie na budowę większej synagogi, wtedy ze swoich prywatnych środków i właśnie na tyłach swojej kamienicy wybudował, zatrudniając najlepszych lwowskich, ale włoskiego pochodzenia budowniczych, wybudował przepiękną renesansową synagogę. I ta synagoga służyła społeczności żydowskiej do II wojny światowej, kiedy ta została zniszczona przez Niemców.
Rodzice mieszkali przed wojną, drugą wojną, we Lwowie. Później wojna, rodzinę moją ze strony matki i ze strony ojca wywieziono do Kazachstanu. Nigdy nie wrócili stamtąd. Na Kołymę, jeszcze gdzie wszędzie, gdzie były te wywózki. Myśmy się jakoś ocaleli, cztery osoby i cztery osoby zostały. Ojciec, mama, matka, ja i moja młodsza siostra. W 1939 roku ojca dzwonili z pracy i od razu do 24 godzin nas wyrzucili. A tu mieszkał dziadziu. I mówi, nie martwcie się, do mnie się sprowadzajcie. Trzy pokoje, ładne, duże. A on samniutki był. Był Polakiem. Nasz pradziadek i nasz dziadek i ojciec, no wszyscy byli Polakami. Czuli się Polakami i to patriotami. Ożenił się pradziadek tak. Z Polką. Ale dobrze zrobił, bo potem jak przyszli właśnie Moskwy, zaczęli ludzi wyrzucać z mieszkania. A potem zaczęli mieszkania, jak mówić, uszczelniać, żeby więcej rodzin było i na każdy pokój jedna rodzina. Tak już nie mieli gdzie dać, bo nas było dużo. I byliśmy tylko z dziadziem. A innym do mieszkania wpakowali rodziny sowieckie. Dla mnie to jest oczywiste, że Polacy, dla których to było bardzo ważne, historyczne miasto, no byli w ciężkiej bardzo sytuacji, dlatego że byli ograniczani, prawda, ze strony władz państwowych, jeżeli chodzi o życie religijne, o życie kulturalne. Ja przede wszystkim jestem naprawdę pełna podziwu dla tych ludzi. Pełna podziwu dla ich właśnie świadomego wyboru i przywiązania do tradycji, dlatego że tak naprawdę człowiek bez tradycji jest nikim. To na pewno są ludzie, od których bardzo wiele i współczesne młode pokolenie i również ludzie zamieszkałych w Polsce mogłoby się nauczyć. Polskość była na pierwszym miejscu. Była najbardziej taka widoczna, słyszalna, bo nasz Lwów był wesoły. Jeżeli człowiek coś kocha i do czegoś jest przywiązany, to on nie widzi niczego, co by dorównało temu, co jest dla niego ideałem. Jak myśmy się do dziadzia sprowadzili, to zobaczyliśmy, że niedaleko jest wulka. Śliczna górka, cudne wzgórze. Zrobili trawę i tu zniszczyli kapliczkę. Przecież i tam była prześliczna kapliczka i tam była wypisana data powstania styczniowego na tej kapliczce. Jednej nocy to zostało zniszczone, zniesione i trawą założone miejsce. Tak niszczono nasze pamiątki. Uważam, że to jest ogromna strata dla państwa polskiego. To, co się stało po II wojnie światowej, odebrano nam ogromny kawał bardzo ważnego doświadczenia, właśnie tego przenikania się kultur, współżycia na jednym terenie różnych kultur, rozumienia innych kultur, innych religii. Odebrano nam możliwość rozumienia nas samych, dlatego że no, czy można zrozumieć tak do końca na przykład Mickiewicza? Nie możemy do końca zrozumieć naszych własnych twórców, naszych własnych wieszczów, poetów, pisarzy, malarzy, nie znając mozaiki narodowościowej dawnych kresów. Jeśli spojrzeć na te wydarzenia z punktu widzenia strategii budowy państwa polskiego czy ukraińskiego, Lwów nie miał dużego znaczenia. Dla Polaków najważniejsze były granice zachodnie i południowe, stosunki z Niemcami i Czechami. Dla Ukraińców decydująca była walka z bolszewikami i z białymi. Główna bitwa toczyła się o Kijów.
Natomiast Polacy i Ukraińcy walczyli o Lwów. W wypadku Polaków to nie odegrało tak wielkiej roli. Mimo wszystko Polska powstała jako państwo, ale w wypadku Ukraińców to miało fatalne skutki. Ukraińcy generalnie winią nas, Polaków, żeśmy im przeszkodzili w odzyskaniu niepodległości. Że sami doznaliśmy dobrodziejstwa stworzenia własnego państwa, ale że to własne państwo stworzyliśmy kosztem ich państwa. Że mogliśmy się zadowolić Warszawą, Krakowem, Poznaniem, a nie zabierać im Lwowa, bo w ich wyobrażeniu to było miasto stołeczne państwowości ukraińskiej. Gdyby Ukraińcy zaangażowani w walkę z Polakami we Lwowie przyłączyli się do armii ukraińskiej toczącej na wschodzie bitwę z bolszewikami, to jest prawdopodobne, że Kijów nie byłby bolszewicki. Zamiast tego musieli oni walczyć z Polakami. W historii Polski i Ukrainy nie będzie zgody w ocenie tego powstania. Dla Ukraińców ten polski bunt przeciwko prawom, które narzuciła państwowość ukraińska rodząca się, będzie zawsze buntem, który odrzucają. Powinniśmy sobie uzmysłowić, na ile ważny był Lwów w tych wypadkach. Gdyby jakimś cudem Polakom i Ukraińcom udało się zawrzeć pokój co do Lwowa i wojska ukraińskie strzelców siczowych pojechałyby do Kijowa, to całkiem możliwe, że bolszewickiej Rosji nigdy by nie było. Ukraina nie byłaby bolszewicka, Kijów nie byłby bolszewicki i nie wiadomo, czy Lenin utrzymałby się w Rosji. Oczywiście, że między mną a mężem czasami wynikają dyskusje na tematy historyczne. Nawet się kiedyś śmiałam, że właśnie kwestia tego, czy Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku, wchodząc do Lwowa, miał do tego prawo, czy nie miał do tego prawa. To u nas była kwestia rodzinna, roztrząsana przy śniadaniu i przy kolacji. No to taki dosyć neutralny rzuciłam przykład z dawnej historii, chociaż wiadomo, że są oczywiście tematy bardziej bolesne, prawda? Temat walki o te ziemie w 1918 roku, w 1919 roku, czy no chyba taki najbardziej bolesny, najbardziej drażliwy temat nacjonalizmu ukraińskiego i wydarzeń, które miały miejsce w 1943 roku. Chodzi mi o mordy dokonywane na ludności polskiej. Że wieczór weczorije, powstańskie serce bije, a lęta zaleo i pospieszno podaje, a lęta zaleo i runa boi podawaj. Krajince i powstańcze, boi runy i stupaj, a lęta zaleo i runa boi szukaszy daj. Gdy armia powstańska, gdy armia ropa, doniosł sanitarka pospieszno idę, w obличia вдивляєсь, його впізнає, ах, лента за лентою на бой подавай, український повстанче, бою не відступай, ах, лента за лентою колишуться жита, йде армія повстанська, йде армія УПА, слава Україні! Герої, слава! Dla starszego pokolenia, pokolenia, które pamiętało Polskę przedwojenną, sojusz z Polakami był prawie niemożliwy. Dla nich to były zbyt traumatyczne wspomnienia o Polsce przedwojennej, a zwłaszcza o tym, co miało miejsce podczas wojny. Jeżeli jest różny pogląd na jakieś fakty, czy my dojdziemy do porozumienia? Trzeba to robić, ale to jest trudność. Miałem starszego znajomego, który niestety już nie żyje. Zmarł zaraz po pomarańczowej rewolucji. Miał 70 lat. Uczył się w polskim gimnazjum. Był na Syberii. Był dobrym ukraińskim patriotą. Przed samą śmiercią powiedział mi tak. Całe życie nienawidziłem Polaków. Jak przyjemnie jest teraz rozumieć, że się myliłem. Nam nie wolno zapominać niczego, bo wtedy stajemy się głupi. A jak się dużo wie, to się lepiej pamięta. Tylko nie wolno nienawidzić. I trzeba przebaczyć.
zawsze trzeba przebaczyć. Każdy z nas może być dobry i każdy może być zły. Każdy człowiek to znaczy, że ja i on i ty. Bo w sercu każdego człowieka dobro i zło także tkwi. I kiedy zło w nim działa, to dobro na pewno śpi. Bardzo mocno zmienił się obraz Polaka i Polski. Pojawiło się poczucie, że Polak może być sojusznikiem, że Polak tak naprawdę jest kimś bardzo ważnym, że Polska może być naszym partnerem w wielu sprawach. Pozostała nauka, że z Polakami trzeba rozmawiać, że Polaków nie da się ignorować. Z Polakami można albo walczyć, albo się przyjaźnić, ale nie można ich ignorować, bo w Polsce jest coś, co jest bardzo ważne. Ja się we Lwowie czuję doskonale. Może właśnie dlatego, że ja jestem taką osobą bardzo ciekawską może nawet. I właściwie całe moje życie zawodowe i moje wykształcenie było właśnie ukierunkowane na poznanie ludzi. Uważam, że każdy osobny człowiek to jest i jedna osobna, ciekawa historia, której warto wysłuchać. I wydaje mi się, że ciekawość to jest tolerancja. Dlatego, że no jeżeli ktoś wzbudza twoje zainteresowanie, to jakby nie można się do niego odnosić negatywnie. Wtedy człowiek chce go poznać, chce go zrozumieć, chce go wysłuchać. I moim zdaniem właśnie na tym polega tolerancja. I miasto właśnie Lwów to jest takie miasto dla ludzi tolerancyjnych, dla ludzi ciekawych, ciekawych innych kultur. Każdy, kto kiedykolwiek opuszczał Lwów, uważał to za największą tragedię swojego życia. Znamy wspomnienia wielu młodszych ludzi, którzy we Lwowie nie dorastali, ale tak o nim opowiadali, jakby to było najważniejsze wspomnienie ich życia. Lwów ma swój urok, genius locji. Lwów ma bardzo ludzkie oblicze. Nie znam innych miast, które miałyby tak bardzo ludzkie oblicze i gdzie można byłoby tak dobrze żyć. To miasto ma różne zalety. Jest przepiękna architektura, wspaniałe powiązania z Europą, ale ma coś, czego wiele innych miast nie ma. Ma swój czar. Ktoś, kto tu przyjeżdża, nie może stąd wyjechać. A nawet jak wyjedzie, całe życie będzie się męczył. Będzie odczuwał nostalgię za tym miastem. Nie zastanawiam się nad przyszłością. Moim marzeniem jest, żeby ten Lwów stał się, tak jak był kiedyś, europejskim miastem. Żebyśmy mogli sobie z moim mężem pojechać i porównać nasz renesans z renesansem Florencji. Nie żeby wyjeżdżać na zachód do Europy, ale żeby ta Europa przyszła tutaj troszeczkę bliżej do nas. Właściwie po historii Polski można się uczyć tutaj. Ja myślę, że Lwów zobowiązał mnie do tego, żeby zastanowić się nad swoją tożsamością. Dlatego, że w Polsce się tego nie robi. W Polsce, w otoczeniu Polaków, w otoczeniu polskiej kultury, człowiek nie zastanawia się, co to znaczy być Polakiem. Ludzie, którzy tutaj pozostali po wojnie, nierzadko narażali się właśnie dla zachowania swojej tożsamości. Każdy tutaj był świadomy, kim on chce być, no to skłania do takiej zadumy, kim tak naprawdę jestem, co dla mnie znaczy to, że wyrosłem w tej kulturze, a nie w innej, czy mam ochotę to kontynuować. Dopiero właśnie wyjeżdżając tutaj i mając przykłady tej żywej historii, zaczęłam się troszeczkę też nad tym zastanawiać, kto tak naprawdę jest tym Polakiem. Czy na przykład mój syn, który jest urodzony w mieszanej rodzinie, który jest ochrzczony jako prawosławny, a który chodzi do kościoła, a który mówi dwoma językami i... Kim on będzie? Ja nie wiem, on sam wybierze.